Księga Kaznodziei Salomona, rozdział pierwszy, część druga. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Autor księgi jeszcze raz się przedstawia jako król nad Izraelem. To potwierdza, że autorem jest Salomon. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Te słowa, które tutaj zostały przetłumaczone jako postanowiłem szczerze, w tekście hebrajskim dosłownie znaczą dałem moje serce. Salomon przedstawia tutaj owoc swoich poszukiwań, swoich rozważań, które prowadził bardzo gorliwie, całym sercem. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako wszystko, co działo się pod niebem, dosłownie znaczą, co wykonywane jest pod niebem. Czyli chodzi tutaj o wszystkie działania, które podejmują ludzie. A słowa, które tłumacz oddał jako żmudne zadanie w tekście hebrajskim, znaczą po prostu ból. Badanie, ile jest mądrości w działaniach, które podejmują ludzie na tym świecie, jest bolesne, prowadzi do przykrych wniosków. Ale jest to coś, co Bóg zlecił każdemu z nas. Każdy z nas powinien to robić. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Salomon stwierdza, że poznał wszystkie sprawy, którymi ludzie się zajmują. Jako król miał dostęp do wszelkich możliwych informacji o tym, co dzieje się w jego państwie, a jako mędrzec potrafił wyciągać z nich właściwe wnioski. Stwierdził, że to, czym zajmują się ludzie, to marność. To określenie w tej księdze pojawia się bardzo często. Jeśli coś jest marne, to znaczy, że jest niewiele warte, nie spełnia oczekiwań, które z tym wiążemy, nie ma z tego wielkiego pożytku i nie jest to trwałe. Tak Salomon określa owoc wszystkich działań, które ludzie podejmują. Nazywa to też pogonią za wiatrem. Gonienie za wiatrem nie ma wielkiego sensu, bo nie można go schwytać, nie można go zatrzymać, a gdyby nawet było to możliwe, to nie ma z tego żadnego pożytku. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. W dalszej części tej księgi Salomon jaśniej tłumaczy tą myśl. Pisze, że człowiek nie może wyprostować tego, co skrzywił Bóg. Odruchowo przyjmujemy, że to, co proste, jest lepsze od tego, co krzywe. Bóg różne rzeczy pokrzywił, czyli uczynił gorszymi niż były kiedyś. Można się domyślać, że nastąpiło to po tym, gdy pierwsi ludzie zgrzeszyli. My żyjemy w tym pokrzywionym świecie. Czujemy, że mógłby on wyglądać inaczej, ale nie jesteśmy w stanie poprawić pewnych rzeczy, wyprostować tego, co Bóg skrzywił. Tęsknimy też do rzeczy, których tutaj po prostu nie ma. To też pomyślałem w sercu swoim tak. Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. A moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę. Szaleństwo i głupotę. Lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. Biblia nazywa Salomona najmądrzejszym z ludzi. On też wiedział, że jest mądry. Tutaj się określa jako najmądrzejszy ze wszystkich, którzy byli w Jeruzalemie. Ale mądrość, którą miał, nie wystarczała mu. Postanowił też poznać głupotę. Podobnie jak pierwszym ludziom nie wystarczało to, że znają dobro, ale chcieli też poznać zło. Badanie i porównywanie mądrości i głupoty nie dało Salomonowi szczęścia. To wiemy z innych ksiąg Biblii. Nie przyniosło to też niczego dobrego tym, którzy żyli pod rządami Salomona. Prawdopodobnie pisał to pod koniec swojego życia i uznał, że gonił za wiatrem, czyli robił coś, co nie mogło przynieść żadnego pożytku i nie miało żadnego sensu. Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.
Pierwsi ludzie chcieli poznać zło i poznali, ale szczęścia im to nie przyniosło. Salomon otrzymał mądrość od Boga, ale potem zaczął badać głupotę, która pochodzi od ludzi. Skutkiem tego miał wiele zmartwień i cierpiał. Taki jest los każdego mądrego człowieka, który jest daleko od Boga. To, co widzi i do czego dochodzi rozumem, przygniata go. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, nałóż więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o aleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.